Idę w kolejnym filmiku, odebrałam swoje zamówienie, odebrałam je wczoraj, ale nie było czasu rozpakować tak dalej. Byliśmy akurat na basenie, natomiast dzisiaj postanowiłam otworzyć, zobaczyć, czy wszystko całe i zdrowe. Przyszło moje zamówienie z paletą neutralną, z paletą Remix oraz jednym pojedynczym cieniem, matowy granit. Jeżeli chodzi o paletę Remix, jest ona bardzo długa, ładna jest kolorystyka opakowania, już zaraz pokażę. Mam na myśli to takie etui zewnętrzne, kolor taki właśnie różowy, chłodny, taki różofiolet, różolila. Jeżeli chodzi o samo opakowanie, kolorystykę, to akurat nie moje klimaty, takie już mówię typowo opakowanie paletki, a nie to takie zewnętrzne etui. Paleta, jak dobrze pamiętam, składa się z 14 cieni. Mamy maty, ultramaty oraz ultraperły, te metaliki. Jest przewaga cieni błyszczących, mamy różne zielenie, mamy brązy, złota, mamy róże. Wydaje mi się, że tutaj taki dominujący kolor to właśnie zielenie, róże, taka kolorystyka. Powiem szczerze, mi się dużo kolorów spodobało, jeżeli chodzi o takie właśnie wcześniejsze prezentacje, między innymi zielenie. Doczekałam się niestety pierwszej palety, ale już są te informacje na stronie. Także wiedziałam, że tego się mogę spodziewać, ale wiem też, że mogę generalnie powydobywać, jak mi będzie to przeszkadzało, te cienie, i przyłożyć sobie do magnetycznej. Właśnie pojawiają się czasami takie właśnie obwódki. Jeżeli chodzi o kolorystykę, to mi się podobało na początku, jak widziałam zdjęcia palety. Myślałam, że to będą takie żółtawe, natomiast te kolory, już wiem, że ten dziwak jest ponoć miętowy. Są róże, róż taki pastelowy, róż taki intensywniejszy. Jeżeli chodzi o kolorystykę, to nie jest tak, że wszystkie mi były potrzebne, natomiast bardzo mi oczywiście ciekawiły zielenie i bardzo mi się spodobał cień Bravo, to był taka zieleń szmaragdowa. Ciekawy kolor jest ten akryl, jeżeli chodzi o maty. Teraz może niektóre posłuchuję, może posłuchuję na razie te, które mnie najbardziej intrygują, których jestem ciekawa, jak się prezentują, może któreś dzisiaj też użyję w makijażu. Natomiast jakieś takie, że tak powiem, szersze relacje z tej palety będą osobno, gdzie już po prostu opowiem o całej pracy z paletą, o różnych kolorach, może wszystko słocze i tak dalej. Natomiast dzisiaj bardziej zasłuczuję tylko te, które mnie niesamowicie ciekawią, dlatego że mam jeszcze neutralną. I już jeżeli chodzi o neutralną, to muszę powiedzieć, że opakowanie bardzo mi się podoba, już zaraz pokażę. Kolorystyka, struktura, tutaj akurat jest dość minimalistyczny, także mi się podoba, bo Remix jest taki trochę, że tak powiem, zabstrukacony. Mało które generalnie opakowanie, jeżeli chodzi o paletki, odpowiada mi z Glam Shopu. Palunowa mi się podoba, podoba mi się kwitnąca wiśnia. No generalnie mało. Zielone ma bardzo szatę graficzną. Natomiast to faktycznie udane. I mogę powiedzieć tyle, że tak naprawdę paleta Autoportret nie zrobiła na mnie dobrego wrażenia na żywo. Natomiast ta, jak ją otworzyłam, to osobiście mi się spodoba. Oczywiście te trzy turbogliny najbardziej, czyli Opanie, Piękność i Malina, czyli te takie brzuszowości, ale też część matów. Ten koko tu wygląda tak dosyć ciepło, czekoladowo. On jest taki dosyć chłodnawy, przynajmniej w prasce. Podobają mi się, tylko nie do końca widzę, że... O, może teraz... One są chłodniejsze, mam wrażenie, czaru się noga takie bardziej w kolory taupe. Jeżeli chodzi o orzechowe, to jest troszeczkę jaśniejsze, jest trochę bardziej w beż. Cieplak, taki bym powiedziała w pomarańczowości, błysk. Podoba mi się na filmikach właśnie ze swatchami. W ogóle jak teraz patrzę, to te turbopigmenty są różne i dla mnie nie wszystkie tak wizualnie wyglądają jak typowe turbopigmenty. Te trzy na pewno, natomiast te dwa obok, zwłaszcza ten pierwszy, Iskra, może bardziej jak ultraperła, przynajmniej tak pod kątem wyglądu wyprasy, podobnie też ten cieplak. Orzechowy, czarośniego też typowo jako turbopigmenty. Ale typowo, bo właśnie nie powiedziałam, w tej palecie mamy 10 turbopigmentów oraz 10 tych matów w nowej formule. To jest ta formuła z Autoportretu, niby spuchamy. Natomiast dla mnie maty w Autoportrecie były bardzo różne, niektóre na plus, niektóre na minus, wcale nie miały według mnie równej formuły. Paleta jest tak skonstruowana, że jest tak właśnie na zasadzie takich dwóch kolorystycznych. Przypuszczam, że dzisiaj sobie może użyję jakiegoś właśnie jasnego turbopigmentu, może właśnie tego różowego Pinknisia, nie wiem. Zobaczymy. Coś chyba właśnie dzisiaj położyłam, albo coś się pobawię z Remixem, jeszcze nie wiem. I będą oczywiście dalsze relacje, nośnie neutralne, nośnie Remixa. To nie tyle będzie seria, co po prostu jakieś takie później kolejne relacje pewnie powstawiam.
Wydaje mi się, że z tymi się dłużej pobawię, dłużej się z nimi zaprzyjaźni, także pewnie będzie więcej relacji. Może zaraz jeszcze zresurczuję cień, który mnie najbardziej intrygują i zaraz pokażę na końcu właśnie, jak one wyglądają na dłoni. Pokażę jeszcze w takim tutaj świetle, zaraz jeszcze w sztucznym. Tutaj mamy tak, orzechowiec, taki dosyć jasno złote. Następnie mamy te trzy różowe błyski. Pamiętam, że ostatni jest maliniak, który ma w sobie dużo różu. Ten się nazywa, jak dobrze pamiętam, Opani. I on jest takim różo, w pewnym świetle bardziej złotawym. Natomiast ten po środku to jest piękniś, jak dobrze pamiętam. I piękniś jest taki bardziej biało-różowy, taki bardziej chłodniejsze. Tak wyglądają w sztucznym mocnym świetle. To jest orzechowiec złotawy. One nie mają generalnie tych zielonych drobin, takie bardziej może ewentualnie takie w pastele różne mają w sztucznym świetle. Dużo wtedy mają ich więcej i właśnie takie pastelowe. Często tutaj taką dominującą drobinką jest właśnie drobinka jasno różowa. Tutaj mamy właśnie ten złoto, to jest orzechowiec, ten różo-złoty to jest Opani, następnie mamy chłodniejszy, biało-różowy piękniś i na koniec mamy malinia, który jest różo-złoty, ale jest bardziej różowy. Z tych wszystkich czterech najmniej mi się podoba orzechowiec. One sztucznie śledne, powiem szczerze, mi się mniej podobają niż takim normalnym, więc idę do normalnego, żeby ocenić. Ten różo-złoty, czyli ten drugi, on w pewnym momencie mi przypomina róż i złoty z Autoportret. To jest, on się nazywa Opani. Generalnie z tych trzech różowych, sama nie wiem, który mi się najbardziej podoba. W pewnym momencie wydawało mi się, że najmniej mi się podoba ten właśnie różo-złoty. Teraz może najbardziej. Ten chłodny, sama nie wiem jeszcze.